Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, widzowie. Dziękuję wam bardzo za lajki, które zostawiacie pod odcinkami, ponieważ zostawiacie już teraz po 8-10 tysięcy łapek w górę, nawet czasami więcej, udało mi się nawet 16. Więc już po prostu nie będę analizować tego, ile było wcześniej. Po prostu dzisiaj zachęcam was do tego, że jeżeli chcecie, jeżeli wam się odcinki podobają, tak, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i naprawdę to jest mega pomoc dla mnie. Więc jak lubicie, prawda, filmy u mnie oglądać, to zachęcam do zostawienia łapek w górę. No a w tym momencie, widzowie, ja lecę do Yetiego, ponieważ w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę po prostu, muszę i no nie może tak być, że tego nie zrobię. Muszę po prostu z nim nawiązać jakiś sojusz, no bo pisaliście mi pod poprzednim odcinkiem, że Yeti niespecjalnie mnie uderzył. No i macie rację, no nie uderzył mnie specjalnie, więc jakby no nie mogę mieć o to żalu i tak dalej. Bardzo śmiesznie to wyszło, że mnie akurat tam uderzył, ale dzisiaj postanowiłem, że pójdę z nim, pogadam, no i nawiążę z nim jakiś sojusz. Oczywiście nie przyjaźnimy się jeszcze, okej? Jeszcze się nie przyjaźnimy, to jest po prostu taki sojusz, że uznajemy, jakby dajemy sobie drugą szansę, wiecie o co chodzi, ale nie nazywajmy tego jeszcze przyjaźnią. Po prostu ja dzisiaj chciałbym sprawdzić, czy on w ogóle jest gotów na ten sojusz i czy on w ogóle zgodzi się na warunki, które ja chcę postawić, ponieważ mi się nie podoba bardzo to, że na dalej pod ziemią jest to więzienie, w którym ja byłem uwięziony. I z tego co pamiętam, jak tam ostatnio byłem, to dalej była tam tabliczka z napisem, że więzienie dla Szczypsona, więc mi się to bardzo nie podoba i nie chcę, żeby tam było tak napisane, więc ja jestem za tym, żeby usunąć całkowicie to więzienie, które tam jest. No i czy się Yeti na to zgodzi, czy nie, no to się dzisiaj przekonamy. W ogóle ja nie wiem, dlaczego ja idę na piechotę, skoro ja mam elytrę, więc może sobie podlećmy tam na szybkości, żeby zobaczyć co... O, widzę Yetiego nawet, patrzcie, biega już sobie tam, więc za chwilę zagadamy i dowiemy się co on na to. Ale zanim tam będziemy, ja tutaj jeszcze się na moment zatrzymam z tego powodu, że jest 215 tysięcy subskrypcji na kanale, więc serdecznie zachęcam do subskrypcji. Zapraszam też na mój drugi kanał Szybson Plus. O kurde! Dobra, będę musiał powiedzieć temu, że wybuch mi creeper przy jego bramie i już nie jest bezpieczny. Yetowice nie są bezpieczne. O nie, tutaj się dzieje jakiś... Dobra, muszę się pozbyć tych mobów. Nie może tak być, że one tu będą teraz atakować. To samo ten tu creeper, ja się... Dobra, widzowie, to nie jest specjalnie, ok? To nie jest specjalnie, że ja tutaj robię jakieś niszczenie terenu. Ja to oczywiście... No nie, no kolejny creeper, no ile ich tutaj jest? No co jest? Dlaczego on wybuchnął, jak on był tak daleko ode mnie? Nie, no to nie jest specjalnie, 3 creepery mi tu wybuchły, ja to naprawię, obiecuję, widzowie, że to naprawię. Nie mam teraz bloków na to niestety, żeby to naprawić, ale oczywiście, że to naprawię. Tu postawię drabinę i... Dobra, idę powiedzieć temu, że to jest taki syf zrobiony. Mam nadzieję, że mi to... Kurczę, no co jest? Ta elytra mnie ciągle zrzuca, nie mogę skoczyć na blok. Dobra, idziemy do Yetiego. Ja w ogóle... Nieoświetloną w ogóle ma tą wieżę. Tam jest totalnie... moby się respią na górze, ale dobra, idziemy pogadać z Yetim. Halo, czy on tutaj gdzieś jest? Gdzie jest Yeti? Gdzie jest Yeti? Gdzie jest... widziałem go tu, jak tu biegał. Dobra, jest tam w środku, widzę jego nick. Okej, okay. Idziemy w takim razie. Więc uwaga, wskakujemy tu i pukamy do... Dzień dobry. Siema, wróciłeś! Wróciłem, ale nie ciesz się tak szybko. Po prostu... Czemu? No bo uderzyłeś mnie wczoraj, ja przyszedłem po przeprosiny. Co? Przepraszam, ale to przez przypadek. No dobrze, wierzę ci. Wierzę ci, że to było przez przypadek, dlatego postanowiłem, że się przyjdę. No i, że tak powiem... No nawiążemy sojusz, co ty na to, Yeti? No bo, kurczę, kłócimy się... No, w końcu! Tak? No to... czyli cieszysz się z sojuszu? No? To teraz muszę ci pokazać jedną rzecz, bo jak tutaj szedłem, to się lekko tutaj, prawda, lekka kraksa była tutaj, prawda, leciutka. Gdzie? Bo tu przy tej bramie mi wybuchły 3 creepery, nie? Więc nie mam za bardzo czym tego naprawić teraz, ale obiecuję, że... A, ty masz, okej, okay, no dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tylko lodu nie wiem, czy masz. No dobra, to się naprawi kiedy indziej. W każdym razie, słuchaj, ja nie za darmo, nie za darmo tutaj, że tak powiem, sojusz, że tak powiem, bo ja mam pewne warunki ze swojej strony. Bo zrobiłeś trochę tutaj złego na tym Palionowie i też, wiesz, więziłeś nas wszystkich. Jak nie zrobiłeś? Faktycznie. Już ci się przypomniało, że zrobiłeś kilka złych rzeczy? Tak, ale to niechcący. No dobra, dobra, chodź. Chodź, ja chcę jedną rzecz tylko zrobić, taką bardzo prostą. Ja chcę, żebyś usunął to więzienie na dole, w którym ja byłem więziony, bo ja mam złe wspomnienia. No dobra, no dobra. Dobra, usuniemy, no a serio. I najważniejsze, co tam trzeba usunąć, to tą tabliczkę, że to jest więzienie dla Yetiego. Dobra, idź pierwszy. A tam... jak dla Yetiego? Znaczy dla Szczypsona, przepraszam. A już jest usunięto. A, już tego nie ma. No nie ma. No dobra, no chyba, że tak. No to... zobaczysz. Dobra, idziemy w takim razie to zobaczyć. Ja chciałbym, ogólnie Yeti, ja bym chciał, żeby tamta, nie wiem jak to powiedzieć, jaskinia tutaj właśnie, która jest, żeby ona była znakiem naszego sojuszu. Czyli po prostu nazwijmy ją po prostu jaskinią sojuszu, albo jakąś przymierza, nie wiem jak tokolwiek chcemy nazwać. Widzę, faktycznie, tu była tabliczka, dobra. Ale słuchaj, bardzo mi się nie podoba, że i tak to tutaj jest. Ja mam z tym ze wspomnienia, ja to wolę, żeby to usunąć. Ej, co jest?
No, temu czemu mnie uderzyłeś znowu? Nie uderzyłem. Uderzyłeś mnie. To niechcący. Nie, ty jesteś jakiś... cały czas. Ty jesteś jakiś tutaj, prawda, lubisz bić ludzi po głowach, no. Tutaj nie a tylko... czemu chcesz to niszczyć? A co jak będzie jakiś intrus na Palionowie? To jest już więzienie, przecież zrobiłeś więzienie. Po co tutaj ma być? No tak, no ale tutaj jest izolatka. No to izolatkę zrobię. Możemy ją przenieść gdzieś indziej, ale ja po prostu mam złe wspomnienia z tym. No dobra. To trzeba usunąć, żeby tego tutaj nie było. Tylko tutaj jest lawa. Ale wiesz, że to trochę będziemy usuwać. No tak, no to tutaj, prawda, że tak powiem, nie jest to problemem dla mnie, żeby tutaj to... Nie, no to nie zajmie aż tak długo. Fajne jest to, że to szkło przynajmniej wypada, że to jest jedyne szkło, które wypada, ale okej. Okay. I ogólnie podsumowując, ja bym chciał w ogóle też jakąś umowę z tobą spisać, że już się nie atakujemy. Bo... Jaką umowę? Ja ci trochę... No umowę, bo ja ci trochę nie ufam, szczerze. Czemu? No jak czemu? Dobra, podsumowując, tak. Bomba na plecach Milki, groźby niedawno mi, no ja się muszę zabezpieczyć, ale to już dawno. To nie było dawno, to było 4-5 dni temu jakoś. No to dosyć dawno. To dosyć dawno, no oczywiście. Serio, no to dawno. Mega dawno. No, nie możemy tego rozdrapywać. Dobra, czyli chcesz... O kurczę, spadłem sobie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że już obiecujesz poprawę. No tak, ale już dawno jest poprawa. Dawno jest poprawa. Ale jak niszczę z tobą więzienie twoje. No to jest prawda akurat. Dobra, no to w takim razie... Okej, dobra, ufam ci. Nie będę podpisywać żadnej umowy, ufam ci. Ale to w takim razie chciałbym się ciebie spytać, jakie są twoje plany. Czy masz jakieś plany tutaj na Jetowice? Trzeba zbudować coś na Jetowicach. Na pewno muszę zmienić chałupkę, bo ta mi się już nie podoba i okay. Musi być jakaś lepsza. Rozumiem. I to wszystko w sumie. No, ja słyszałem w ogóle, że nutę ty chcesz wydać. Czy to prawda? Chcę wydać nutę na 100 tysięcy. A myślisz, że kiedy te 100 tysięcy wbijesz? Bo to 100 tysięcy duża liczba. No to bardzo duża liczba. A ile ty już masz? 20? Zaraz 49. Ile? 49. No to już jesteś już w połowie, no to jest w sumie już prawie, no. Że. Prawie, że, no to myślę, dobra. No to... Myślę, że z 2 miesiące. O kurczę, no to bardzo pozytywne. Serio, przecież od kiedy ty masz kanał? No dobra, no to 3 miesiące. No nie, od kiedy ty masz kanał? Przecież ty masz kanał, ja no nie wiem ile ty masz. 3 dni chyba. No to w 3 dni wbiłeś 50 tysięcy i ty jeszcze 3 miesiące dajesz? No bo teraz już trochę zastopowało. No to widzowie, no to nie, dobra, Yeti. No ja bym chciał usłyszeć nutę w twoim wykonaniu, ja jednak, że tak powiem, bardzo lubię muzykę, lubię nutki i tak dalej, więc ja bym chciał usłyszeć w twoim wykonaniu. Więc kto jest w tym momencie tutaj, prawda, kto ogląda? No to słuchajcie, z okazji tego sojuszu mojego z Yeti, z okazji tego, że już się, no, może nie przyjaźnimy, ale lubimy, no to widzowie, wejdźcie do Yetiego, zobaczcie co tam u niego, zobaczcie czy ile jest subskrypcji. Dobijmy ile? 49, no to dzisiaj 50 tysięcy myślę, 50 tysięcy dzisiaj jest całkowicie możliwe, więc wbijcie do Yetiego, ja dam link w opisie, wbijmy te 100 tysięcy mu jak najszybciej, tak żeby on po prostu, no wiecie, żeby mógł tą nutę w końcu wydać, nie? No dobra, więc co, kanał masz, nutę będziesz publikować, tu już, że tak powiem, więzienia nie ma. Coś tutaj trzeba zagospodarować tak jako Yeti, więc mi się wydaje, że ja tu pomyślę, co by tu można było fajnego zrobić, bo chyba, że masz jakiś pomysł. Nie. Nie masz pomysłu, no dobra, no to... A ten tron, właśnie, po co ten tron? Nie, tylko nie tron! Ale co, czemu ci tak zależy na tym tronie? O, wiem, zrobimy tutaj zamek Yetiego. Zamek Yetiego? Ale co, ty znowu chcesz być królem jakimś? Ty powinieneś właśnie pozbyć się wszelkich tronów. A ty już masz zamek swój przecież. No ale tutaj będą moi podwładni. Yeti, co ty gadasz? Ja tu przyszedłem sojusz zawrzeć, a ty mi o jakichś podwładnych gadasz. Nie ty, wy jesteście inną wioską, z wami to ten. A to ty będziesz tu miał jakichś ludzi na tej wiosce? Nie no, chyba nie, no może. Okej, okay. Dobra, wiesz co? Dobra, ogólnie mamy sojusz, ja tutaj, że tak powiem, dowiaduję się jakichś dziwnych rzeczy, że tu jesteś nowi, mają być przybysze z nie wiadomo skąd, z jakiejś, z Yetolandii, czy z czego ty tam jesteś, ale nie wiem, będę musiał to a inni wiedzą w ogóle, że to mają być jakieś inne Yeti? Jeszcze nie, ale się dowiedzą. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, więc Yeti, mamy sojusz w tym momencie, dzięki ci wielkie za dzisiaj, ogólnie podajmy sobie rękę na zgodę. Świetnie. No i co, odprowadzisz mnie do wyjścia, bo... Pewnie, że tak, już dobrze, no to w takim razie co? Jesteśmy kumple, teraz jesteśmy kumple, wiedziałem, jeszcze, no, no dobrze, kumple, możemy powiedzieć, że jesteśmy kumple. O, patrz, włamali ci się już tutaj. Są ci, co będą tu z tobą mieszkać? Są ci twoi podwładni? Nie, oni są niemili, nie biją cały czas. Dobra, już go nie ma. Dobra, chodź. Sensu.
O, ty już jesteś przy drabinie, dobra, to ja się biję z wieśniakiem, znaczy z tym, z zębiakiem, a ty już przy drabinie byłeś. No, no bo ja nie mam miecza. A, no to widzisz, no to... Ale możesz tu zamieszkać. Nie, 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 ja mam swój domek, ja mam swoją wioskę i tak dalej, ale zapamiętam sobie tą propozycję może kiedyś, może jak mnie tam z innymi znienawidzą czy coś, to może wtedy tak. Dobra, no to co, dzięki ci wielkie za rozmowę, cieszę się, że zawrzeliśmy sojusz, że już, że tak powiem, nie ma złej krwi między nami, miło, mam nadzieję, że to się nie zepsuje, no i co, i udanego dnia ci życzę, ja wracam z powrotem do siebie, pozdro, a te tabliczki też można rozwalić, bo już spotkanie mamy za sobą, no i co, trzym się... Siema. Hejo, hejo, dobra widzowie, wracamy z powrotem na palionowo. Sojusz, dokonany sojusz. W tym momencie można powiedzieć, że już jesteśmy dogadani z Yetim. Jest to dla mnie mocno podejrzane, że Yeti tam jakiś przybyszów inny chce mieć w tej wiosce. Nie wiem, czy inni o tym wiedzą, no ale to sobie to widzę, więc w sumie to jest jego sprawa. Oby tutaj, że tak powiem, nie wchodzili na nasz teren i jeżeli będą tam, no to w sumie git, nie? Aczkolwiek ja pierwszy słyszę o tym, no ale sojusz jest. Jestem ciekaw, jak Milki na to zareaguje, bo jej w sumie nie powiedziałem o tym, że będę robić jakiś tutaj sojusz z Yetim i tak dalej, więc zobaczymy, jaka będzie jej reakcja. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro. Pa, pa.